Horoskop dla znaków z żywiołem wodnym, takich jak rak, skorpion i ryby. Zaczynam od żywiołu wodnego, ponieważ skorpiony mają jeszcze do 22 listopada urodziny. Więc dlatego zaczynam od tych właśnie znaków. Wróżba dla każdego znaku z osobna. I zacznę, kochani, teraz od skorpionów. Witam serdecznie oczywiście wszystkich Państwa na moim kanale. Dziękuję i proszę o więcej komentarzy, lajków. Proszę o nowe subskrypcje na moim kanale. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. I na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście poprzez kontakt ze mną na mój e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Dla skorpionów. Dla skorpionów wypadły mi trzy karty. Czas pójść w stronę stabilizacji. Czy to stabilizacja w związku, czy stabilizacja finansowa, czy zawodowa. Gdzie są komplikacje u Was, kochane skorpiony? Komplikacje, zawikłania, opóźnienia, jakieś sprawy skomplikowane, jeśli chodzi o stabilizację. Nie wiem, przy domu jakieś komplikacje, czy przy pracy, czy przy cieple rodzinnym, przy rodzinie, tak? Jakieś tutaj zawikłania, duże zawiłości, powiedzmy, lub jakaś toksyczna, nie wiem, sprawa, toksyczny związek, to toksyczne osoby przy domu, przy Waszej stabilizacji. Dom nie oznacza tylko domu jako budynek. Dom oznacza stabilizację, Waszą egzystencję. Waszą stabilizacją, egzystencją jest oczywiście również praca, rodzina. Tutaj są jakieś zawiłości, uwaga na intrygi, uwaga na, nie wiem, zdradę, toksyczne osoby, fałszywe osoby w listopadzie, kochane skorpiony. Przypatrzcie się konkretnie. Przypatrzcie się konkretnie, kto jest fałszywy, kto robi Wam jakieś tutaj problemy. Przeanalizujcie, popatrzcie, zaobserwujcie. Chodzi o jakiegoś mężczyznę, jakiś romans, jakiś flirt, być może jakaś osoba nowa, która przyjdzie, która jest. Tutaj uwaga, ponieważ być może jest to osoba, przepraszam, toksyczna lub osoba, która, no nie wiem, ma czy nałogi, czy jakieś komplikacje, jakieś obciążenia, która stworzy lub sprawi dużo problemów, tak? Uwaga też, by nie wejść tylko w seksualność z tą osobą, by tylko nie zakończyło się to na seksie. Tutaj bardzo seksualna karta króla buław. Także uwaga, kochani, by nie był to tylko związek jakiś, czy interesy seksualne, które Was zaburzą, tak? Także chodzi tu o jakiś flirt, seksualność. Uwaga, by nie zostać wykorzystanym po prostu w jakiś nieuczciwy sposób. Dziękuję skorpionom, zapraszam raki. Zobaczmy, jaką wskazówkę mają karty Lenormanda i Tarota dla raków. Kochane raki, tutaj karty dla Was na miesiąc listopad. Ups, wypadły mi znów trzy. Więc najwyższy czas, jakaś presja czasowa na jakąś akcję, na uzdrowienie Waszych spraw. Na uzdrowienie Waszych spraw, ponieważ nie umiecie podjąć decyzji, raki. Jesteście pomiędzy młotem a kowadłem. Nie wiecie, jak się zdecydować. Brak Wam pewności decyzji. Nie wiecie, jak, w którą stronę może pójść. Jakieś macie komplikacje, jeśli chodzi o wybór. Chodzi o konkretną decyzję, chodzi o wyleczenie spraw, nie wiem, czy związkowych, czy
finansowych czy zawodowych. I jednakże jakiekolwiek by to nie były sprawy, ponieważ jesteście różni, macie różne sytuacje, konflikty, problemy, to jest tu jakaś presja czasu w listopadzie dla raków, by podjąć konkretną decyzję, by uleczyć sprawy, by wzmocnić swoją pozycję, czy finansową, czy zawodową, czy w związku. Zobaczmy, co powie dla raków jeszcze tarot na to. Proszę o wskazówkę dla raków. Papież. Papież mówi o nadziei, o szybkiej akcji, tutaj o dobrym rozwiązaniu spraw, o spokoju, o panowaniu, o nadziei na pomyślne rozwiązania i akcja. Akcja, kochani, akcja, działanie, szybkość, tak, zdecydowanie, być może jakaś podróż. I tutaj chodzi o stabilność, początek stabilności, as pentakli. Zacznie się coś nowego, czyli decyzja. Podjęcie decyzji, akcja, aktywność, wybór, tak, pewny jakiś, konkretny, działanie energiczne wręcz. I tutaj jakiś nowy początek w listopadzie dla raków. Początek, jeśli chodzi o Waszą stabilizację monety. Stabilizację zawodową, finansową lub w związku oczywiście. Stabilizacja jest w różnych wariantach, tak? W zależności o co pytacie. Dziękuję rakom. Zapraszam, kochane ryby. Czyli ryby, znak wodny również. Proszę o wskazówkę na listopad dla ryb. Proszę o wskazówkę na listopad dla ryb. Proszę o wskazówkę na miesiąc listopad dla ryb. Ryby. Tutaj jest jakaś osoba, mężczyzna, związek. O, sprawy związkowe dla ryb. I kontakty. Wow, kontakty, rozmowy. Ważne rozmowy, kontakty, spotkania. Nie palić mostów, proszę. Jeśli nawet są jakieś problemy, proszę rozmawiać. Proszę o stabilność sytuacji. Macie jakieś spustoszenie, żal, smutek. Jeśli chodzi o rodzinę, o związek. 10 pentakli, o stabilność związku. O sprawy emocjonalne. Stabilność, bezpieczeństwo w związku. Proszę, ważne są kontakty i rozmowy w listopadzie, wyjaśnienie spraw, mądre rozmowy. Tutaj idą jakieś już informacje, trzeba wyjaśnić sprawy, tak? Chodzi o wyjaśnienie spraw, jakaś może zdrada, może jakaś nieuczciwość, nieszczerość. Czekacie na wyjaśnienie sytuacji, na kontakty, będą konieczne rozmowy. I chodzi o stabilność tutaj właśnie Waszej relacji. Jeśli nie pytacie o związek ryby w listopadzie, to chodzi tutaj o jakieś sprawy, czy zawodowe, nowy kontrakt, nowe podpisanie, nowe rozmowy o kontrakcie, o umowie o pracę, finanse, czyli rozmowy o finansach, o, nie wiem, czy podwyżce, czy nowym tutaj kontrakcie, bo nie wiem, coś podupadacie, tak, jakieś są straty, smutek i chodzi o stabilność, 10 pentakli, czyli stabilność zawodową, finansową. Jeśli nie pytacie o sprawy związku, to po prostu przeinterpretujcie sobie to na sprawy właśnie zawodowo-finansowe, że w listopadzie musi się coś zadziać, jakieś właśnie tutaj czy rozmowy, czy spotkania, jeśli chodzi o finanse i nowy zawód, czy nowy kontrakt, czy awans, tak? O Waszą quasi-stabilność zawodowo-finansową lub, tak jak wcześniej wspomniałam, stabilność w związku. Dziękuję wszystkim znakom z żywiołu wodnego, czyli rakom, skorpionom i rybom. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.